Cześć serniczki! Dzisiaj będziemy robić ciasto Banty. Jest to ciasto bardzo proste, bez pieczenia, bezglutenowe, roślinne, wegańskie, bez dodatku cukru. Nasz spód będzie bezglutenowy i będę robiła go z suszonych owoców ze 100 g rodzynek i 250 g daktyli. Ja te owoce wsypuję sobie do miski i sparzam gorącą wodą przez 15-30 minut i odstawiam je na bok. Teraz sobie szykuję moją tortownicę bądź rant, jak macie. Wykładam spód papierem do pieczenia i wykrajam sobie paski. Natłuszczam te boki olejem kokosowym, aby te paski mi się przykleiły. Próbowałam robić to olejem rzepakowym, słonecznikowym, no i te paski mi się odklejały, więc olej kokosowy sobie sprawdźcie, bo będzie on nam potrzebny. Żeby nasz spód się nie rozpływał i był stabilny, używamy oleju kokosowego 180 g. Ja go sobie topię w termomiksie, bo tam jest taka funkcja, gdzie mogę ustawić sobie ciepło, ale możecie normalnie ten olej kokosowy przełożyć do garnuszka i go stopić na palniku. Olej, jak widzicie, mi się już ładnie stopił. Czy jest ciepły, czy jest zimny, to nieważne. Dodaję 3 łyżki kakao. Czy czarne, czy brązowe, to też nie ma znaczenia, dlatego że daktyle są z rodzynkami ciemne, więc ten spód i tak będzie ciemny. No i teraz wrzucam moje suszone owoce bez wody. Wodę wylewam albo sobie wypijam, bo smakuje trochę jak kompot. Żeby nasz spód chrupał, dodaję 200 g słonecznika i go sobie prażę na patelni. I teraz jak widzicie, ja dodałam tutaj sobie cały, ale fajnie dodać pół, zblendować i pod koniec znowu dodać pół, żeby faktycznie to nie była taka gładka masa, tylko faktycznie żeby chrupało. Szpatułką albo mokrymi rękoma wykładam spód i brzegi. Masa jest jeszcze trochę ciepła i taka niestabilna, więc jeżeli nie możecie tych brzegów swobodnie wyłożyć rękoma, to ja proponuję, abyście włożyli to ciasto na chwilę do lodówki. Ono trochę jest twarde i będziecie mogli sobie idealnie te brzegi przykleić do papieru. Teraz będziemy robić masę kokosową. Ja mam tutaj wiórki kokosowe. Potrzebujemy 180 g. 4 łyżki ksylitolu bądź innego polialkoholu, który jest jasny. 3 łyżki pasty kokosowej potrzebujemy. O, tak ona wygląda. Szczyptę soli himalajskiej. 300 ml wody. Sobie tutaj taruję. I potrzebuję 400 ml mleka kokosowego. Jeśli używacie mleka kokosowego z puszki, to zamiast wody dodajcie tą wodę spod śmietanki kokosowej. Tą wodę kokosową, żeby nic się nie zmarnowało. I teraz dodaję połowę soku z cytryny. Masę gotuję tak około 5 minut. Jak masa jest zagotowana, dodaję 1,5 łyżeczki agaru. No i agar ma to do siebie, że zabiera smak, no i dosłodźcie ją. Dodaję tak z 70 g wiórków kokosowych, bo masa była trochę za rzadka. I tą masę odkładam, żeby ona sobie ostygła. Teraz będziemy robić polewę czekoladową. Ja nie używam żadnej czekolady deserowej ani gorzkiej, bo większość z nich ma na początku w składzie cukier. Tutaj użyłam 130 g oleju kokosowego. No i teraz sobie sypię kakao. No i liczymy 2, 3, 4, 5. Ja robiłam to totalnie na oko. Ważne, żeby tego oleju, słuchajcie, było mniej niż mleka kokosowego. Teraz dodaję mleko kokosowe i ważne jest to, żeby w tych ciastach z polewami czekoladowymi tego oleju było tak z 1/3, a tego mleka z 2/3. Będzie twarda czekolada. I ja sobie ją dosładzam ksylitolem. Jeśli chcecie gorzką polewę, to nie dodawajcie nic, ale ja chcę taką półgorzko, półmleczną, więc sobie ją dodaję. I teraz uwaga, ja tą
polewę, też studzę. Mój spód chłodził się pół godziny. Ważne, żeby polewa, którą wylewamy, nie była gorąca, bo zrobi nam się błoto ze spodu. Nalewam 1/3 polewy. Chowam znowu do zamrażarki lub do lodówki, aby czekolada mi się trochę schłodziła. Wycinam sobie tutaj boki, aby ciasto było równe, ale możecie zrobić to na początku, zanim włożycie spód do chłodzenia się. Na schłodzoną czekoladę wykładam masę z kokosa. Ona też nie może być gorąca, też musimy ją ostudzić. Ja ją włożyłam do zlewu z zimną wodą. I na schłodzoną masę kokosową wylewam resztę czekoladowej polewy. Tak, aby cała masa kokosowa została pokryta. Ha, więcej czekolady. Kto nam zabroni, nie? No i teraz sypię sobie wiórkami kokosowymi. I tutaj inwencja twórcza należy do Was. Możecie sobie posypać brzegi wiórkami. Ja posypałam całe ciasto. Ja się z Wami żegnam. Bye.